Cześć, witam Cię bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Tym razem zajmiemy się energetycznym obrazem, który swoją tematyką może przywoływać ciepły, śródziemnomorski klimat. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawili. Zapraszam! Nasza biała podmalówka jest już gotowa, a więc teraz zajmiemy się zrobieniem szkicu. Do tego wystarczy nam zwykły ołówek i bardzo mniej więcej zaznaczamy sobie miejsca, gdzie leżą cytryny, talerz oraz półmisek. W tych miejscach nie będziemy malować pierwszym kolorem, tylko wykorzystamy jasny kolor płótna. Do tego, żeby uzyskać fajny kształt, można posłużyć zwykły talerzyk papierowy albo możemy na nim oprzeć dłoń i uzyskać równe koło. Jeżeli chodzi o półmisek, rozrysowuję sobie krańcowe linie od góry oraz te boczne. Teraz prowadzę delikatne łuki. Bardzo ogólny szkic jest w tym momencie gotowy. Teraz możemy chwycić za zwykłą taśmę papierową i wyznaczyć sobie boki obrazu, ponieważ po bokach nie będziemy malować. Ja akurat robię to dokładnie na grubość taśmy. Jeżeli chcecie, możecie stworzyć szersze albo węższe paski. Teraz, gdy nasze boki są już zabezpieczone, możemy przejść do stworzenia koloru. Do tego posłużyć również nam może zwykły papierowy talerzyk, bądź oczywiście paletka. Tworzymy jasno różowy, a więc mieszamy biel. Bieli nakładamy dwa razy więcej niż różu i odrobinę dosłownie obok różowego. Całość bardzo dokładnie mieszamy. Pamiętajcie koniecznie o tym, że farba akrylowa odrobinę ciemnieje po wyschnięciu, a więc polecam Wam dorobić kolor, który Wam się wydaje zbyt jasny niż zbyt ciemny. Gdy jestem pewna, że mój kolor jest idealnie wymieszany, czyli nie pozostawia ze sobą ciemniejszych ani jaśniejszych smug, nakładam farbę na płótno. Następnie, gdy nasze tło jest już gotowe, możemy zdjąć taśmę. Następnie zachęcam, żeby taki obraz odłożyć do schnięcia, nawet na 10 do 15 minut. Gdybyśmy malowali na mokrym obrazie, jest bardzo duża szansa, że kolory brzydko by się wymieszały i warstwy by nie były widoczne. A więc za chwilę do niego wrócimy. Teraz, kiedy nasza podmalówka jest już sucha, możemy spokojnie przejść do kolejnych etapów. Tym razem polecam Wam wybór zwykłego ołówka do zrobienia nieco dokładniejszego szkicu. I teraz na tym samym patencie, na którym malowaliśmy wcześniej koło, możemy ponownie przyłożyć i odrysować sobie raz jeszcze kształt. Będzie nam dużo łatwiej później pędzlem wyrobić taki owal. To, co powinniśmy jeszcze rozszkicować, to nasze ryby. Bodajże są to szproty, ale nie jestem do końca pewna. Więc teraz bardzo delikatnie i umownie szkicujemy. Teraz, jeżeli chodzi o szkic, przydałby się nam jeszcze tutaj szkic naszych papryczek oraz naszego kraba. Zacznijmy od papryk. Taki szkic może być dosłownie bardzo lekko widoczny, ale to lepiej. Później nie będzie nam przebijał, gdy pomalujemy wszystko farbą. Tak jak widzicie, stworzyłam tutaj ramkę. Czasami ją przekraczam, a czasami nie. To jest taka bardzo umowna ramka, która tak naprawdę dodaje nieco takiego lekkiego klimatu. I ta biel bardzo rozjaśnia ten obraz, ale jednocześnie gdzieniegdzie ją swobodnie przekraczam. I tutaj jeszcze przyda nam się delikatna siatka, żeby rozrysować szachownicę. Powinna być praktycznie niewidoczna. Możecie oczywiście stworzyć sobie taką siatkę, odrysowując grubość taśmy. Wtedy będziecie mieć taki idealny efekt. Ja natomiast swobodnie robię to od ręki i zupełnie mi nie przeszkadza, jeżeli gdzieniegdzie ta siatka będzie
mniej regularna. No dobra, to teraz jeszcze pora na naszego kraba na talerzu. No dobrze, bardzo umowny szkic gotowy, a więc teraz możemy się zabrać za rozmalowanie poszczególnych płaszczyzn. Ja zacznę od zwykłego talerzyka papierowego, na którym umieszczę żółty kolor i dosyć dużym, płaskim pędzelkiem rozmaluję wnętrze moich cytryn. Jak pewnie zauważyliście, ja nie dodaję do farb akrylowych wody. Oczywiście można wodę dodawać, nie ma z tym najmniejszego problemu, ale wtedy farba jest nieco mniej kryjąca i może spływać. Farbę akrylową warto wymieszać z wodą wtedy, kiedy na przykład macie ochotę uzyskać bardziej akwarelowy efekt, ponieważ akwarela opiera się na wodzie. No dobrze, tak jednolicie rozmalowane cytryny muszą teraz koniecznie wyschnąć, zanim nałożymy na nie kolejną warstwę, którą będzie taka niebieska, delikatna siateczka. Teraz jednak możemy śmiało przejść do kolejnych partii naszego obrazu. I znów, korzystając ze zwykłego tekturowego talerzyka, możemy nanieść dwa niebieskie odcienie, czyli ultramarynę oraz kobalt. Są to bardzo podstawowe odcienie niebieskiego, które spokojnie pozwolą Wam na dorobienie bardzo szerokiej gamy różnych barw. Świetnie nadają się do tworzenia fioletów oraz zieleni, więc jeżeli będziecie się zapatrywali w farby akrylowe, bardzo Wam polecam wybór właśnie ultramaryny oraz kobaltu. No dobra, dwa kolory gotowe i teraz rozmalujemy na naszej górnej paterze delikatny wzorek. Z powodzeniem możemy użyć małego pędzla i czasami będziemy również używać końcówki. Tym razem po prostu mieszamy oba odcienie ze sobą. I teraz bardzo swobodnie rozmalowujemy wzory na paterze. Nie przejmujcie się, jeżeli wyjedziecie za linię albo jakiś wzorek okaże się mniej regularny niż zamierzaliście. Ten obraz ma to do siebie, że absolutnie wybacza błędy. No dobrze, wzorki są gotowe. Teraz przy użyciu dokładnie tej samej paletki, używając tym razem czystej ultramaryny, czyli ciemniejszego odcienia niebieskiego, możemy rozmalować jeszcze okrąg na dole talerza. I tutaj przyda nam się narysowana wcześniej linia. Akurat z tą linią nie wyjeżdżam poza krawędź mojej wcześniej namalowanej białej ramki. No dobrze, a teraz na paletce możemy dodać bieli oraz czerni i stworzyć kolor, którym rozmalujemy nasze szproty. Cały czas posługuję się tym samym pędzelkiem i mieszam czerń z bielą. I teraz taką średnią szarością rozmalowuję. Następnie dodaję dużą ilość bieli i taką bardzo jasną szarością rozmalowuję doły szprot. Następnie dodaję nieco czerni i dorabiam dużo ciemniejszy odcień z dodatkiem niebieskiego. Takim kolorem rozmalowuję górę. Teraz pozwalam farbie spokojnie wyschnąć, a tymczasem zabieram się za opracowanie dołu. Potrzebuję koloru czerwonego. Nakładam go na paletkę i za pomocą dosyć niewielkiego pędzelka rozmalowuję. No dobrze, i teraz za pomocą tej samej czerni rozmalujemy papryczki i zobaczcie, ten kolor czerwony jest bardzo mocny, bardzo intensywny, ponieważ położyliśmy go bezpośrednio na bieli, ale malując na ciemniejszym podłożu, czyli na różu, on za chwilę nam trochę przygaśnie, nie będzie aż tak bardzo krył. No dobra, ogonki domalujemy za chwilę. Możecie też używać śmiało końcówki pędzla i wymalowywać nią szczegóły. Druga warstwa dla lepszego krycia. I teraz
Na dokładnie tą samą paletkę nakładam ciemno-czerwone, czyli purpura. Wybieram dosyć szeroki pędzel, który idealnie będzie mi pasował do tego, żeby rozmalować moje kredki. Jest on płaski. Używam czystego koloru, ale zdejmuję jego nadmiar, ponieważ zależy mi, żeby zrobić lekkie przeciery. I teraz, bardzo delikatnie przykładając pędzel, rozmalowuję kolejne moje kratki. Ja na tym etapie pozostawiam obraz do wyschnięcia, a za chwilę wrócimy, żeby domalować kolejne warstwy. Nasza podmalówka jest już zupełnie sucha i teraz spokojnie możemy tworzyć na niej kolejne warstwy. Wracam do mojej paletki z czerwieniami, średniej wielkości pędzlem. Nakładam drugą warstwę czerwieni, tam gdzie jest krab. Dzięki temu ładnie mi pokryje ten kolor. Na paletce obok nakładam dwa odcienie niebieskiego, ultramarynę oraz kobalt, odrobinę czerni. Znów wybieram dosyć mały pędzelek, może być nawet taki zaokrąglony. I teraz tak, kolorem, którego wcześniej używaliśmy, ponownie rozmalowuję sobie tutaj ten pas. Następnie mieszam ten kolor z bielą, dodaję również czerni i uzyskuję taką naprawdę ciemną szarość, przełamaną błękitem. Teraz takim kolorem delikatnie wymalowuję szczegóły. Następnie dodaję dużą ilość niebieskiego i rozmalowuję poprzeczne pręgi. Teraz tylko małe oczy oraz odrobina na płetwy. No dobra, nasze ryby są gotowe. Teraz ponownie wybieramy mały pędzelek, mieszamy dwa odcienie niebieskiego, kobalt oraz ultramarynę i domalowujemy jeszcze w środku drobne szlaki, szlaczki. No dobrze, góra obrazu na tym etapie moim zdaniem może być skończona. Teraz na tej samej paletce przy użyciu małego pędzelka mieszamy biel oraz jasny niebieski, czyli kobalt. I będziemy rozrysowywać siatkę, w której są cytryny. Wybierzcie sobie jeden punkt zbiegu i do niego niech zmierzają wszystkie linie. Jeżeli czasami wasz odcień wyjdzie ciemniejszy albo jaśniejszy, nie przejmujcie się. To normalne, że na takiej siatce też załamywałoby się światło i miejscami byłoby ciemniej bądź jaśniej. Teraz wracamy do naszego pędzelka, którym tworzyliśmy ciemniejsze tony i dorabiam granat z kroplą czerni, tak aby uzyskać ciemny granatowy odcień. Takim odcieniem maluję końcówki moich papryk. Wiem, że oczywiście powinny być one zielone, jednakże ja doszłam do wniosku, że nie chcę wprowadzać koloru zielonego do obrazu i wolę pozostać przy bardziej podstawowej gamie barw. Tym samym kolorem jeszcze gdzieniegdzie wracam do moich wzorków oraz domalowuję ostatnie szczegóły na płetwach. Obraz można uznać za zakończony w takim stanie, w jakim jest. Jeżeli macie ochotę dodać coś od siebie, domalować na przykład jeszcze inne owoce, pomarańcze, albo na przykład dodać czosnek, albo jakikolwiek inny element, śmiało. Ja natomiast zakończę kompozycję na tym etapie. Dzięki bardzo.